Cześć, tutaj Lego Hero Polska i najpewniej pamiętacie mój ostatni filmik z soboty z figurkami, w której pokazywałem wam moją armię Mandalorian. W tym momencie najpewniej w prawym górnym rogu wyskoczy wam link, ale wracając do tematu, widzicie, ona troszeczkę się od tamtego czasu zmieniła, ponieważ dostawiłem jeszcze dwie minifigurki, a dokładnie jedną z tych zielonych Mandalorian oraz młodego Boba Fetta. Ale mam coś jeszcze fajniejszego. Więc bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Z całej mojej armii niestety Watacha Śmierci. Watacha Śmierci! Ochrona, cofnąć się! Wisla, pewnie ty jesteś odpowiedzialny za całe zamieszanie. Mylisz się, moja droga. Tym razem zaoferuję pomoc. Która posiadała wielu członków, no w mojej kolekcji wygląda trochę biednie, trochę przeciętnie. Jestem pre-Wisla z klanu Wisla. Watacha Śmierci będzie was chronić przed gangsterami, którzy grożą naszemu miastu. To jest wojna, a my ją wygramy. Więc ponieważ miałem okazję, to nie wytrzymałem, była całkiem dobra cena, więc kupiłem sobie jeszcze parę sztuk tego Battle Packa. Więc jak pewnie już wiecie z tytułu, zajmiemy się recenzją właśnie tego zestawu. Mam na myśli oczywiście zestaw LEGO Star Wars 7914, czyli Mandalorian Battle Pack. No i według mnie naprawdę już z początku to powiem, zestaw był świetnym army builderem. Dlaczego? Jeden zestaw kupicie, macie już czterech takich samych Mandalorian. Kupicie dwa Battle Packi, macie już taki fajny oddział 8 Mandalorian. I tak cały czas w kółko, więc fajnie, że dostajemy w jednym zestawie cztery takie same figurki. A tak się prezentuje pudełko z tyłu. I też mamy fajną rzecz w Battle Packach, która teraz już tak rzadko występuje. Ponieważ zawsze, gdy dostawaliśmy Battle Pack, na przykład tutaj Republikę, to zazwyczaj z drugiej strony dostawaliśmy separatystów, Mandalorian, albo tak samo było rebelianci i szturmowcy. Teraz niestety takie coś rzadko się zdarza. No i tu mamy nawet taką scenkę odegraną i co ciekawe, gdy dwa przody pudełka z sobą połączymy, tworzy się jedna fajna grafika. Tu mam pokazane jeszcze wszystkie minifigurki z zestawu. Tak się prezentuje instrukcja do zestawu. No i jeśli też ktoś się zastanawia, skąd mam pudełko i instrukcję, to będąc szczerym, to kupiłem ten zestaw gdzieś tak z rok po roku wydania. I w sumie dlatego też mam do niego taki drobny sentyment, no ale okej, wracamy do zestawu. Mamy tu jak zwykle tą grafikę pudełkową. No i w sumie niestety nie ma żadnych reklam, bo instrukcja jest taka malutka i mamy tutaj tylko reklamę LEGO Klubu, że możecie się zapisać i będziecie dostawać darmowe kasetki, ja byłem nawet członkiem, ale niestety ten LEGO Klub jakoś tak upadł. Jak zwykle ten napis win, że możecie coś tam wygrać. No i przejdźmy już do samych klocków. Tym razem wyjątkowo zaczniemy od pojazdów. Chociaż nie oszukujmy się, w tym wypadku są one dużym zapychaczem, bo najważniejsze są te figurki, no ale dobra, wracamy do tematu, bo często mi się zdarza od niego odbiegać. Konstrukcja jest po prostu przeciętna, ale jednak podoba mi się, jest ładnie zbudowana, fajnie te łączenia się prezentują, ładnie dobrane kolory, nie oszukujmy się, za bardzo nie ma do czego się przyczepić, nawet mamy taki element przezroczysty, który ma imitować unoszenie się w powietrzu tego pojazdu, jeszcze jakieś detale, jest on całkiem fajny, jeszcze kierownica. Co ciekawe, dostał on swoją nowszą wersję z nowej wersji Battle Packa, więc zaraz sobie wszystko porównamy, ale wracamy do tego pojazdu. Ja
A tak się prezentuje jeszcze porównanie między starą a nową wersją tego pojazdu. Druga taka mini konstrukcja to takie jakby wieżyczka, takie miejsce, gdzie może się Mandalorian ukryć oraz strzelać z takiego wielkiego działa. Jest to zbudowane też całkiem prosto, ale efekt jest całkiem ładny, szczególnie że jak postawimy tak cztery takie wieżyczki, to fajnie to wygląda obok siebie jak taka jakaś barykada. Te działka są spoko zbudowane, widać, że jest to jakiś rodzaj broni ciężkiej. Jeszcze jakiś detal w rodzaju czerwonego groszka. Oraz kolorystyka też jest fajnie dobrana pod watachę śmierci. Tak się jeszcze to prezentuje od środka bez minifigurki. Wygląda to trochę gorzej, bo mamy odkryte trochę elementy, ale tak głównie stawiamy to od przodu. Działo obraca się o 360 stopni. Tak się prezentuje minifigurka, tym razem nie powiem, że pierwsza, ostatnia i tak dalej, ponieważ jest to i pierwsza i ostatnia, bo dostajemy w zestawie cztery takie same figurki, więc niech tam ci jego moście mi wybaczą i omówimy tylko tego jednego. Każdy z nich oczywiście dostaje inną broń, ale ja dałem tą najciekawszą, czyli to jakby działko. Tak się prezentuje to działo, dostaje ono jeszcze nóżki, dzięki czemu łatwiej jest to ustawić i dodaje to tak jakby realizmu. Mamy tam jeszcze celownik oraz taki fajny element czarny. Jest cały element, czasami służyły one za jakąś bazukę albo jakieś kamery i tego typu elementy. Element, co ciekawe, jest bardzo stary, ponieważ już występował w tych starych zestawach z lat 90. No ale dobra, już zabrałem tą broń ciężką i dałem mu dwa pistolety, ponieważ często Mandalorianie z Watachy Śmierci oraz tak mi się kojarzy ci niebiescy po prostu mieli po dwa pistolety, na przykład Bo-Katan, są to pistolety typu Westar 34. I jeszcze oprócz broni do akcesoriów dostajemy zawsze, jak do Mandalorian w sumie, pełno tych antenek oraz wizjerów. Ja postanowiłem założyć jednemu z nich antenkę. Tors, jak na tamte lata, ma całkiem ładny nadruk. Mam tutaj tą prostą zbroję, ale ładną w tym szarym odcieniu. Tu jeszcze jakieś paski, detale. Tu granatowy strój pod tym, kombinezon, pas. A z tyłu mamy plecak odrzutowy. Jeśli się nie mylę, to również w latach 2009-10 też ten element miał premierę, więc w sumie w latach wydania Battlepacka był to jeden z nowszych i ciekawszych elementów. I w sumie się nie dziwię, że tak często go do teraz wykorzystują, ponieważ jest on bardzo ładne te wyżłobienia, wszystko fajnie się prezentuje. Takie plecaki dostają oprócz Mandalorian również żołnierze klony. Hełm jest prosty, ale też ładny. Mamy tutaj wizjer, wokół wizjera takie niebieskie malowanie. Oraz tu jeszcze jakieś dodatkowe malowania. Oraz tą antenkę, którą jak mówiłem, dołożyłem. No i co, w sumie tak jak powiedziałem, jest to proste, ale w sumie nie ma co za dużo od takiego hełmu wymagać, bo w sumie wszystkie najważniejsze detale są. Hełm to żłobienie również jest jednym z nowszych elementów, ponieważ w 2011 pierwszy taki hełm, oczywiście z innym malowaniem, dostał, jeżeli się nie mylę, Boba Fett.
Potem te hełmy zostały stosowane dalej, aż do 2021 roku oraz jestem prawie że pewien, że jeszcze o parę lat dalej będą stosowane. Więc dostawiamy figurki. Niech nazwa Mandalora zasieje strach w sercach tych gangsterów. Najpierw tych z akcesoriami za Bo-Katan i Loyalista. Figurki z najnowszego zestawu myśliwiec Mandalorian. Zapraszam Was też na jego recenzję. Najpewniej link wyskoczy w prawym górnym rogu. Ja wszystkich oczywiście uzbroiłem. Niektórzy mają oryginalne bronie z zestawu. I tak się prezentuje armia. I myślę, że teraz jest już ich całkiem fajny oddział. Za Mandalorian! Podsumowując, tak się jeszcze prezentuje moja cała armia. No i tak jak wspomniałem, zestaw jest świetnym army builderem, ponieważ mówię, w jednym zestawie zostajecie 4 identyczne figurki, więc to już tworzy się całkiem pokaźny oddział. Ja już myślę, że z mojej watachy śmierci jestem zadowolony. Ewentualnie jak będzie dobra cena, to jeszcze kiedyś jeden dokupię. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam i na razie.